Kościół świętego Antoniego w Pile. Należy do dekanatu Piła, diecezji koszańsko-kołobrzeskiej. Kościół posiada kontemplacyjne katakumbowe wnętrze oraz uproszczoną nowatorską formę architektoniczną. Warto odwiedzić ten kościół dlatego, że w jego wnętrzu znajduje się największy drewniany krucyfiks w Europie o wysokości ponad 7 metrów. Warto też zobaczyć w środku drogę krzyżową, która jest przedstawiona w formie malowidła, które rozciąga się na całą ścianę kościoła. Budowa kościoła rozpoczęła się w dniu 21 listopada 1928 roku, a zakończyła się w dniu 15 marca 1930 roku. W dniu 11 maja 1951 roku utworzono przy kościele parafię świętego Antoniego. Swoim zewnętrznym wyglądem nawiązuje do stylu awangardowego w architekturze sakralnej. Styl awangardowy w budownictwie sakralnym wzorowany jest częściowo na wczesnym stylu romańskim, reprezentowanym głównie przez niemieckich architektów. Warto zobaczyć ten kościół także w nocy, gdyż jego podświetlenie jest ładne i robi dosyć duże wrażenie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i w komentarzach możecie pisać, czy podoba Wam się taka forma kościołów w skrócie.